28 maja na stadionie Osir w Wągrowcu odbyła się 12. Spartakiada Powiatowa Szkół Ponadgimnazjalnych i Publicznych Placówek Oświatowych. W uroczystym otwarciu 12. Spartakiady Powiatowej uczestniczyli m.in. starosta wągrowiecki Michał Piechocki, burmistrz miasta Wągrowca Stanisław Wilczyński, wicestarosta wągrowiecki Tomasz Kranc, przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Tadeusz Synoracki, wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz gość specjalny, wybitny sportowiec związany z Wągrowcem, olimpijczyk, trener Zbigniew Orywał. Chłopcy i dziewczęta z poszczególnych szkół rywalizowali w biegach na różnych dystansach, sztafetach, pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, skoku w dal i w skoku wzwyż. Choć pogoda tego dnia nie sprzyjała, zwyciężył duch sportowy i zaangażowanie młodzieży oraz ich opiekunów. Pierwsze miejsce zdobył zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, drugie miejsce pierwsze liceum ogólnokształcące w Wągrowcu, trzecie miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, czwarte miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych Gołańcz, piąte miejsce młodzieżowy ośrodek wychowawczy Antoniewo, szóste miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych Damasławek i siódme miejsce młodzieżowy ośrodek socjoterapii Gołańcz. Organizatorem 12. Spartakiady Powiatowej Szkół Ponadgimnazjalnych i Publicznych Placówek Oświatowych był Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Portal wrc.pl.